11 listopada w gminie Parchowo miało nadzwyczajny i szczególny przebieg. Mieszkańcy Nakli uroczystości stulecia odzyskania niepodległości rozpoczęli od sztafetowego biegu na dystansie 100 km. Trasa biegła wokoło szkolnego boiska, a każdy uczestnik miał na ramieniu licznik, który wskazywał ilość przebiegniętej trasy. Jak powiedział organizator biegu, pan Andrzej Gański, zakończenie planuje się na godzinę 20. Pierwszy na trasie pojawił się dyrektor szkoły w Nakli, Jan Pyrcha. Do zboża przynieś głos, dojrzały i pachnący, i złoty jak twój włos, bo gdyby śmierć nie dała, aby powrócił żyw, poniosę nad granicę słowiański zapach żniw. W Parchowie uroczysta msza rozpoczęła się od prezentacji pocztów sztandarowych i przemarszu Józefa Piłsudskiego, którego grał Kazimierz Las. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Antoni Mazur i ksiądz senior Stanisław Roszak. Punktualnie o 12 na apel prezydenta RP Andrzeja Dudy w całym kraju odśpiewano hymn Polski. Zachwalim przewodem, złączyć się z nami.
Po mszy, w uroczystej asyście sztandarów, z okazji stulecia odzyskania niepodległości, nieopodal kościoła posadzono okazały dąb, który ma symbolizować Kaszubów trwających od setek lat na tej ziemi. Odzyskania niepodległości. Za klasykiem, można powiedzieć, ale nam się wydarzyło. No właśnie, my odzyskaliśmy, czy nam dano. Spróbujemy wyjaśnić ten najważniejszy założycielski tekst II Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedy w 1795 roku na skutek rozbiorów przestała istnieć pierwsza Rzeczpospolita, podstawy jej mieszkańców były bardzo różne. Od samobójstw wywołanych szokiem po trzecim rozbiorze, po akceptację.
jak chociażby w przypadku czołowego Tarkowiczanina, Szczęsnego Potockiego, który powiedział: ja już jestem Rosjaninem. Jednak zdecydowana większość, jak zawsze dzieje się w takich sytuacjach, nie miała świadomości powagi sytuacji. Ale wiele, wiele tekstów już zostało powiedzianych na temat odzyskania niepodległości, ale tutaj to był teren szczególny, bo nie w 18 roku odzyskaliśmy niepodległość, ale dopiero w niektórych miejscach, aż w 1922 roku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, stulecie odzyskania niepodległości to piękna rocznica. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. I do czasu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy, w roku 1937 i 1938. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944 świętowanie było niemożliwe. Władze komunistyczne też nie pozwalały świętować 11 listopada, a wszelkie próby świętowania tego dnia były brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez służby bezpieczeństwa. Dziś też są próby blokowania i utrudniania marszów z okazji odzyskania niepodległości. Ale my, Polacy, musimy stanąć ponad podziałami i z radością uczcić ten dzień. To wielkie narodowe święto. Bo Polacy to patrioci. Zawsze gotowi walczyć, a nawet umrzeć za ojczyznę. Patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie, czego przykładem jest modlitwa księdza Piotra Skargi. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Piękna to modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem swojego narodu, mniej lub bardziej w nim zakorzenionym. Życzę Państwu radosnego świętowania. Witam w Parchowie, w moim serdecznym Parchowie, w którym kiedyś wielokrotnie bywaliśmy i zawsze z radością tutaj wraz z małżonką przybywamy. Dziękuję za tę współserdeczność. Jak pamiętamy na tej scenie te występy i Hanci, i różne inne. I oczywiście one trwają i pięknie, że kaszubskość dzisiaj tu również wypływa w tak uroczystym naszym ojczystym polskim dniu. Ktoś powiedział, że przecież ta kaszubskość, ta polskość tutaj od razu nie zaistniała. Przed chwilą to zostało powiedziane, w kościele również. Dopiero w 1920, ale to, co zaistniało w 18 i 20 roku, nie wzięło się znikąd. To w sercach nas, Polaków, nas tutaj, mieszkańców tej ziemi Kaszubów, tkwiło zawsze, było zawsze, więc wtedy w taki oto piękny sposób przed 100 lat i trochę później mogło wybuchnąć. Musimy też wspomnieć, że kiedy Polska przestała istnieć, została rozszarpana przez obce mocarstwa, to na kanwę świata, Europy wchodzi nowa generacja znakomitych ludzi, chociażby generał Dąbrowski, o którym śpiewaliśmy w kościele o godzinie 12, dokładnie. A wraz z nim generał Wybicki Józef Kaszuba. Stąd, z tej ziemi, jest urodzony w Będominie koło Kościerzyny, który ma korzenie w Brodnicy Górnej, po matce, tak, i ojciec właśnie tam, Sikorzyno Będomin, ojciec, który był starostą ziemskim Mirachowskim, sędzią ziemskim Mirachowskim, starostą Mirachowskiego. Wiemy również z historii, że przez pewien czas tu również było starostwo, aczkolwiek większość czasów pierwszej Rzeczypospolitej Parchowo należało do starostwa z siedzibą w Mirachowie. I to właśnie Józef Wybicki, Kasieba, napisał nam hymn, który dzisiaj śpiewaliśmy o godzinie 12. Pieśń Legionów, która zagrzewała serca przez
123 lata, a właściwie 148, bo tu, myśląc o nas, o Kaszubach, to, nie, to podległość nasza trwała prawie półtora wieku. To bardzo długo. To jest o jedno pokolenie więcej. O jedno pokolenie więcej zatracania języka polskiego, kaszubskiego. To jest 5 w sumie pokoleń, nie 4, 5. To bardzo długo. Ale w przeciągu XIX wieku było również, wspominając oczywiście, będąc tu w Parchowie, naszych wybitnych ludzi, wielu Kaszubów, którzy dbali o polskość, zagrzewali ją w naszych sercach. I tu w tym miejscu chcę wspomnieć o jednej szczególnej postaci, zapomnianej nieco, ale zwłaszcza w tym miejscu. Otóż o wybitnym uczonym, profesorze Wojciechu Kętrzyńskim, przez wiele lat dyrektorze Biblioteki Narodowej imienia Ossolińskich we Lwowie. Jego dziadek urodził się w pobliskiej Hośnicy, tu, w gminie Parchowo. Na pewno był chrzczony w kościele w Parchowie. To parafia Parchowa, dobrze mówię? Hośnica? Dobrze, tak, bo ta gmina i ta parafia. Przez kilka pokoleń Kętrzyńscy, których ród wywodził się w Kętrzynie, obecnie jest to powiat wejherowski, trwali właśnie tu, w tym terenie gminy, obecnej gminy Parchowo. Dziadek Wojciecha przeprowadził się, zakupił nieodległą Łączyno, obecnie to jest gmina Stężyca, parafii dawnej, parafii Chmielno, obecnie parafia Wygoda. Tam dziadkowie profesora późniejszego są pochowani. Tam się urodził, ochrzczony został ojciec Wojciecha, a tenże Wojciech już urodził się na Mazurach, ponieważ ojciec został oficerem armii, wówczas wiadomo, pruskiej. Wojciech, który przywrócił, mówimy o tym często, Mazury w Polsce, bo głównie pisał o Mazurach, kiedy niejako odzyskał swoją polskość, ponieważ on był zgermanizowany, jego ojciec, on także, ale kiedy odrodziła się w nim i to naprawdę bardzo mocno polskość, wtedy pisał o Mazurach swych rodzinnych, ale pisał także o swych rodzinnych po ojcu Kaszubach. Jest pochowany na cmentarzu Uczakowskim w Lwowie, jakby ktoś tam był, to proszę tam zajrzeć i wspomnieć o jego historii parchowskiej, hośnickiej, jego drzewie genealogicznym. On umarł dokładnie w 1918 roku, a więc nie doczekał odrodzonej Polski. Również nie doczekał jej Florian Cejnowa, zmarł znacznie wcześniej, który urodził się 200 lat temu, ale mówię o nim dlatego, że potem ci wybitni Kaszubi, jak Florian Cejnowa, jak Hieronim Dardowski, jak Aleksander Majkowski, oni dbali o kaszubskość nas, mieszkańców, naszych przodków, a więc o słowiańskość. I dbali o to, byśmy mogli rzeczywiście z pełną piersią w 1920 roku cieszyć się odzyskaną wolnością. Pułk Kaszubski, ta historia nieco zapomniana, bo miała być zapomniana, właśnie rodzi się niejako w 1918 roku, kiedy w Niemczech wybucha rewolucja listopadowa, kiedy tu na Pomorzu nasi przodkowie dostrzegają, że jest szansa, że rzeczywiście może tu wrócić ta upragniona polskość, o której Hieronim Dardowski lat temu 30 kilka powiedział, nie ma Kasie bez Polonii, a bez Kasie w Polsce, i o której oczywiście o nas powiedział to słynne powiedzenie, hasło Metrzymu Mezbłega, dzisiaj przywołane przez księdza Stanisława. Dobrze pamiętałem mnie? Dobrze. Dobrze, tak właśnie. Przywołany również. Metrzymu Mezbłega. To właśnie Hieronim Dardowski, który nie doczekał również odrodzonej Polski, bo zmarł na wygnaniu, można powiedzieć, za wielką wodą w Ameryce, w mieście Winona. Ale dał nam to, co my dzisiaj, do dzisiaj powtarzamy. To jest fenomenalna sprawa. A zwłaszcza, kiedy na początku XX wieku było to wszystko bardzo gorące, bardzo ciepłe. I wtedy ludzie stąd mówili, że jest szansa, skoro tam Niemcy się potocznie powiedzmy sypią, tak? Rosja sowiecka, już sowiecka, tak? Po rewolucji październikowej też jest bardzo słaba. Mocarstwa są pokłócone, jest szansa. Więc zakładają na Gnańsku, tu na Pomorzu, organizację wojskową Pomorza, na której czele staje doktor również Kaszuba, urodzony w Morzestowie, w powiecie kartuskim, Franciszek Kręcki. Notabene w tym roku obchodzimy niejako rok
Franciszka Kręckiego ogłoszony w zeszłym roku przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Myśl jest taka, żeby wszcząć powstanie na Pomorzu, ale ta myśl nie zostaje nigdy zrealizowana. Może i dobrze byśmy powiedzieli, ponieważ na przełomie XVIII-XIX powstanie wybucha w Wielkopolsce. Jedno z nielicznych w tamtym czasie powstań, które okazało się zwycięskie dla Polaków. Powstanie Wielkopolskie, które przywraca prawie całą Wielkopolskę naszej, już odrodzonej 11 listopada 18 roku Rzeczypospolitej II. Kiłkującej tak jakby. To nie była taka, jak dzisiaj sobie wyobrażamy, to nawet nie była absolutnie taka Rzeczypospolita, którą znamy z mapy roku lat 20-30 po Wilno, tak? Nie, to był niewielki kraj oparty niejako o terytorium kraju nadwiślańskiego, nawet jak to się mówiło, Rosjanie tak nazwali ten kraj w połowie XIX wieku po powstaniu styczniowym, tak niefortunnym dla nas. Kiedy powstała notabene piękna pieśń Boże coś polskie, którą również śpiewaliśmy dzisiaj na końcu naszej mszy. I wtedy mądrzy dowódcy stwierdzają, że nie wszczynamy tu powstania. Organizowano żołnierzy. Kaszubi bardzo ochoczo wstępowali do wojska, już polskiego. Przychodzili zrzucali mundur pruski, a właściwie trochę sobie go zmieniali, bo nie było przecież mundurów polskich, więc na różne sposoby, w różnych mundurach, trochę przeprawianych na różne sposoby, chcieli walczyć o polskość. Idą, są kierowani za rozkazem doktora Franciszka Kręckiego do Poznania właśnie, w okolice Poznania do Jeżyc i tam formuje się pułk kaszubski. Najpierw powstały pułki grodziącki, toruński, tworzyła się kadra oficerska i z części kadr oficerskich tych Kaszubów, którzy byli już w innych pułkach strzelców pomorskich, właśnie wykrystalizowała się kadra pułku kaszubskiego. Ten tam został na ziemi poznańskiej w Wielkopolsce utworzony. 23 października, to był październik 19 już roku, czyli po Wersalu. A Wersal to połowa XIX wieku. A więc już powiedziane zostało, że Polska odzyska dostęp do morza, aczkolwiek jeszcze tutaj tego dostępu faktycznie nie było. 23 października 19 roku delegacja z tego pułku udaje się do Belwederu, gdzie już panował nam Józef Piłsudski i tam Jan Hirsch przemawia, tą słynną odezwę przekazuje, której nie będę cytował, ponieważ ją przekażemy Państwu w sposób tutaj z tej sceny również taki bardziej może uroczysty. Ciekawe, mówił po kaszubsku. Wtedy właśnie Jan Hirsch, jeden z najdzielniejszych później oficerów tegoż kaszubskiego pułku, który oddał swe życie, swoją krew rozlał na ziemi. Obecnie powiemy do białoruski, tak? O Polskę, bo to na tamtych krańcach ówczesnej Rzeczypospolitej właśnie ten pułk tak znamienicie walczył. Marszałek później, kilka dni potem, przybywa do Poznania i nadaje oficerskie godności wielu zasłużonym żołnierzom tegoż pułku i też innych pułków, które tam się tworzyły, bo wszystkie te pułki, poddywizja cała tworzyły się po to, żeby bronić ledwie co odrodzonej Rzeczypospolitej. Przecież myśmy zdawali sprawę, że my musimy ją obronić, tą ojczyznę. To nie jest tylko, że ją mamy w rękach, tak, czy mamy ją w sercach, ale musimy ją obronić, bo już na wschodzie szykował się potworny wróg. Zresztą wiemy doskonale jakie, a oni również wiedzieli i byli na to, chcieli być na to gotowi, jak się okazało, potem rzeczywiście byli. Dzięki tym wspaniałym ludziom, którzy tak ochoczo wstępowali do tych armii, między innymi także dzięki naszemu kaszubskiemu sławetnemu pułkowi. Ten pułk wkrótce przechodzi, zmienia, bo to tam było zaledwie około 250 do 300 żołnierzy z kadrą oficerską, taką świeżą bardzo i wtedy trzeba było, żeby pułk, a pułk to jest co najmniej 1000 żołnierzy, obrót siły, no i jak kaszubski, no więc kieruje się w stronę Pomorza. Przemienia swoje miejsce patronkowe do Torunia. Toruń już był wtedy stolicą naszego województwa, tak? Bo gmina Parchowo to był powiat kartuski już od 20 wprawdzie roku, także to jeszcze wszystko było, dopiero się rozpoczynało wtedy, ale tak akurat było. Czyli nowo utworzone województwo pomorskie, czyli nasze województwo, tak, również Parchowa województwo, później to właśnie było z siedzibą w Toruniu i tam pułk bierze w wielkiej defiladzie, o której to
uczeni i w pismach potem pisali, że ale to będzie już na filmie, troszeczkę tam tak sygnalizacja pewna będzie, to sobie Państwo troszeczkę zobaczycie na, no oczywiście nie ma zdjęć filmowych z tamtego czasu, bo nikt takich nie robił, natomiast są zdjęcia, ikonografia fotograficzne i na bazie tych taki właśnie film 20-minutowy powstał i ten dzisiaj oczywiście zaprezentujemy. Storunia Puk przekwaterowany jest na bardziej na północ, czyli na Kaszuby. I dokładnie ciekawe, że jedzie pociągiem 10 lutego 1920 już roku. Wiemy, że tego dnia Józef Haller, generał, który odbierał trochę wcześniej defilady tego pułku w Toruniu, kilka dni wcześniej, zaślubia naszą ziemię z polskim, z naszym morzem. Tak, w Pucku to jest ten pamiętny dzień zaślubień polskich z morzem. A więc to jest dla nas tak faktycznie dzień odzyskania niepodległości, to jest dla nas Kaszub, ale oczywiście my wszyscy nasi przodkowie w sercach już ją dobrze mieli. W tym czasie, od tego momentu pułk już jest w Kościerzynie, w Kartuzach i tam przybywa mnóstwo żołnierzy, także osiąga wnet liczbę około 1500 i więcej żołnierzy. Wtedy pułk jest już w pełnej gotowości do wyruszenia na zbliżającą się wojnę, oni to dokładnie widzieli, bolszewicką. Ta wojna, straszliwa wojna, jak wiemy, to jest połowa, to jest 1920 rok. W czerwcu pułk zostaje już wysłany na wschodnie robierze Rzeczypospolitej odrodzonej i tam bierze udział w zaciekłych walkach, w potwornych walkach. Skracając oczywiście tę całą opowieść, powiem tylko, że w miejscowości Bobrujki, taka była, taka jest na obecnej Białorusi, odbyła się bitwa w czerwcu 1920 roku. Najsławniejsza bitwa tegoż pułku, to było dokładnie 26. Od tego czasu, od tej daty pułk ten dzień przyjął za swoje święto. Tego dnia zawsze, w rocznicę tego dnia, również są uroczystości patriotyczne w gminie Żukowo. Co roku się odbywają. 26 czerwca 20 roku właśnie rozgrywa się bitwa pod Bobrujkami, gdzie już pułk i jeszcze kilka innych biorą udział i tam nasz pułk kaszubski rozbija, jak to w pieśni, potem w hymnie tegoż pułku zostało powiedziane, pułk, ciekawe, nasz pułk ma imię już, była delegacja do Belwederu, poszła tam, przyjęła imię marszałka Piłsudskiego, na to się zgodził. Pułk ma imię marszałka Piłsudskiego, a tam rozbija pułk o imieniu Lenina. Och, tegoż nigdy Sowieci wybaczyć Kaszubom Polakom nie mogli. Władysław Sikorski, znana to postać, potem napisał w wspomnieniach, że tam Sowieci poznali siłę polskiego oręża. Tam właśnie. Zobaczyli, jak walczą Kaszuby. Rzeczywiście w pełni tak bardzo oddanie i pokonali ten pułk. Nie miało to może strategicznego, tak silnego znaczenia dla całej wojny bolszewickiej, aczkolwiek miało duże. Natomiast morale żołnierzy, wszystkich polskich żołnierzy urosły bardzo, bo na początku myśmy byli słabi. Taka była prawda. Natomiast sowiecka Rosja już, przecież tam mnoga było ludzi, tak? Rosła w siły. Oni mieli konkretne zamysły, o których my do końca nie wiedzieliśmy, co naprawdę myśli sowiecki reżim. Oni wiedzieli, więc oni parli do przodu. Pułk bierze udział w kolejnych bitwach. W kolejnych ponosi ogromne straty w ludziach, między innymi w Chorodcu, ale cały czas pułk walczy za cięcie i cały czas pułk jest delegowany na różne trudne linie, więc tam osłania późniejsze polskie armie, które potem ustawiają się do ostatecznego rozstrzygnięcia wojny bolszewickiej, która potem przecież się wycofnęła. Generał Rozwadowski, dowodzone wszystko to zostało przez Piłsudskiego. Kończy się ta wojna, wiemy oczywiście o tym 15 sierpnia 1920. Cudem, jak to określamy w historii, nad Wisłą. Żołnierze pułku tam już nie biorą udziału, bo cały czas osłaniają, są bardzo wykrwawieni. Oni byli wysłani na najgorsze właściwie linie frontu. I już nie są w stanie wracać do Warszawy, bo już, ale oczywiście cały czas walczyli w różnych miejscach, broniąc tej Rzeczypospolitej. Po ustaniu wojny, po ustabilizacji oczywiście pułk wraca z powrotem do swych sił. Pułk zmienia swoje miejsce kwaterunkowe stacjonowania już na stałe. Przechodzi do Chełmna w czasach już pokoju, tak? Dowodzony pułk jest
na początku zapomniałem o tym powiedzieć, ale wspomnę tylko przez swojego założyciela, czyli przez majora Leona Kowalskiego, który potem był starostą w Kartuzach, a później przez kilka ładnych lat przez pułkownika Czesława Jabłuszkiewicza. I wraz z nim pułk przechodzi do Chełmna, potem są kolejni dowódcy i tam stacjonuje i jest w każdym, w każdej chwili, w każdym momencie gotowy do obrony polskich granic. Tak było oczywiście aż do 1939 roku, kiedy pułk zostaje wysłany na pierwsze linie frontu. Wiemy, jak się skończyła wojna obronna, wiemy to. I wtedy się skończyła historia Kaszubskiego pułku. Dziękuję. Również harcerzy, za chwileczkę rozpoczniemy inscenizację tego właśnie hołdu Józefa Piłsudskiego, ale z niewiadomych przyczyn jeden aktor, którego miał grać Jan Hirsch, niestety nie przybył. W zastępstwie poprosiliśmy Włodzimierza Kaszubskiego, który piękną kaszubszczyzną dokładnie odczyta to, co powiedział 23 października 1919 roku Jan Hirsch, członek delegacji. Poczty sztandarowe staną, między nimi przejdzie marszałek Józef Piłsudski. Państwem marszałek Józef Piłsudski. Oto Jan Hirsch, sierżant Jan Hirsch. Meka siebie, w przygdłydzi pryści niewele. I usoblawie stare cezy, nie dele mleźno se do zniemycieni, me w jedno bele pylchama, meka siebie, gorącym serca, kłechome nasza polską ojczyzna, nasze połączenie z ojczyzną polską, peki ziemę dwójnie. Polskiej wersji nie trzeba chyba. Nie. Byli to ludzie bardzo ze sobą zintegrowani. Oni tak formowali ten pułk w Poznaniu, że to byli rdzenni Kaszubi. W boju pułk pokazał, że jest godny imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Znajesz ty taksos? Ja mam widzony. I te to prawie cietu. I to dokładno, bo mnie baro interesują dzeje Kasiep. Mnie też i kuzgwim na temat naszych dzejów. I cegłeś te, co tam dowiedzył? Że był taci sławetny pułk kasiepści. Dobrze, że świąt i pamięć Marian Hirsch te dzeje spisał. Musimy to dokładno poznać. To je ciekawi. Łeni bele Kasieba ma, jednak ci de przyszedł czas, łeni rusiele walcie z Łepłyska. Po 123 latach niewoli trzeba było to wszystko również i militarnie zagospodarować. W związku z tym Kaszubi tutaj się widzieli ze swoim patriotycznym podejściem, żeby mieć po tylu latach swoją Polskę, swoją rzeczywistość, swoje miejsce w tej ojczyźnie. Wszystko zaczęło się po I wojnie światowej w roku 1919. Po zwycięskim powstaniu wielkopolskim również na Pomorzu miało wybuchnąć powstanie. Na czele Organizacji Wojskowej Pomorza stanął Kaszuba dr Franciszek Kręcki. Do wybuchu nie doszło, a o losie Kaszub zdecydował traktat wersalski, na mocy którego główna część regionu znalazła się w Polsce, część w Niemczech, a część w granicach Wolnego Miasta Gdańska.
Gotowi do walki o Polskę, młodzi Kaszubi masowo wówczas wędrowali do Wielkopolski, gdzie tworzyły się formacje zbrojne, gotowe walczyć o obronę Rzeczypospolitej. Tam powstał 66. Kaszubski Pułk Piechoty. Jego założycielem był Leon Kowalski, jeden z członków Towarzystwa Młodokaszubów i późniejszy starosta Kartuski. Oni mieli po 19-20 lat. Jak oni się zlatywali, ojciec też z Lipska uciekł do Poznania, no i tam się spotkał z bratem po 4 latach dopiero. Mówiono o nich, ktoś ty? Niemiec? Nie. Polak? Nie. A ktoś ty? Kaszub. I to byli ludzie, którzy sobie pomagali. W związku z tym, że chcieli mieć swoją Polskę wolną, stworzyli właśnie taką jednostkę, o którą prosili Józefa Piłsudskiego, żeby ich zaakceptował. Dlatego w październiku 1919 roku w Belwederze delegacja kaszubska przedstawiła prośbę o objęcie pułku swoim patronatem. Do marszałka między innymi przemawiał w swoim języku jeden z najdzielniejszych żołnierzy Jan Hirsch spod Żukowa, podkreślając, że meka siebi w przygdłydzi preści niełele i osoblewy stare cezych są niedle z Niemciec. Naje przewiązanie do łejciezne peki ziemę w łynie. I pokazali już wkrótce. Zawsze też pokazywali swoje przywiązanie do kaszubskości poprzez rozmowy po kaszubsku, symbole, sztandar i pułkowy marsz. Po przetrenowaniu się wojskowo zostali zorganizowani i poszli z Piłsudskim do Kijowa. Widzę te, oni na tych mundurach mieli prawie taci gryfę. Nie widzę. A wiś te skąd są wziął gryf? Nie, aby te prawie wiś. A wiem, gryf jest z zachodu Kasieb, łeć Szczecena. Tam rządzele na ich sunżęta gryfice. Ciął te to? Mezie, o, mezie, nie. Żołnierze doszli do takiej perfekcji w walce, że stanowili wkrótce część doborowego wojska. Jeden z widzów toruńskiej defilady, w której maszerowali Kaszubi, wspominał: wreszcie defiluje pułk kaszubski złożony z dzieci polskiego Pomorza. Zwarte szeregi, surowe twarze nacechowane głębokim skupieniem, dzielna ich postawa wywołały silne wzruszenie wśród tłumów. Maszerują tak zaciekle, że ziemia zdaje się drżeć pod ich stopami. Wiwat Kaszubi! Niech żyją Kaszubi! Padają huczne okrzyki. Byli jednym z najbardziej bitnych żołnierzy. Świadczy o tym udział chociażby ich w wojnie polsko-bolszewickiej. To właśnie tam, na te najtrudniejsze odcinki wschodnie, ci żołnierze zostali skierowani. Tam na wschodzie do dziś również są groby 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, żołnierzy, o których dba lokalna społeczność. Te cię wzięło nie wstrzegle pułkowi Leni na płet Błebrujkama, to ja na terenie dosyj się Białorusi. No i dobrze, jak ty tam płelechów chce lebić? Ale wiś. Lenina, Rusę do drybla dostywele. No i składać o nic, co za te stali na niewzele. O wiele trudniej było już pod Chorodcem, gdzie pułk poniósł duże straty. Tam też zginął Jan Hirsch, odznaczony pośmiertnie krzyżem Virtuti Militari. W sumie w zwycięskiej wojnie bolszewickiej zginęło około 200 żołnierzy kaszubskiego pułku, w tym aż 5 z gminy Żukowo. Obok Hirsza byli to Bernard Wien, Antoni Hinz, Józef Bisewski i Aleksander Waldowski. Wdzięczni za odzyskanie niepodległości parafianie żukowscy wznieśli w centrum Żukowa figurę królowej Polski, a na cześć zmarłych ufundowali tablicę pamiątkową. Po niemal 90 latach na tym samym cokole ksiądz prałat Ireneusz Bratkę poświęcił kolejne 3 tablice z nazwiskami poległych w tej samej wojnie żołnierzy z całego ówczesnego powiatu kartuskiego. Rok później ksiądz Krzysztof Sagan poświęcił kolejną tablicę, tym razem z tekstem rezolucji przedstawionej marszałkowi Piłsudskiemu na temat kaszubskiego pułku.
Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i ojczyzny uwolni ich duszę od mąk czyśćcowych, wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię. W czasach pokoju pułk został przeniesiony do Chełmna nad Wisłą. To miasto słynie z kaszubskich tradycji. W miejscowym gimnazjum kształciło się wielu wybitnych Kaszubów, w tym Aleksander Majkowski. W międzywojniu i później działał tam poeta kaszubski z kręgu zrzeszyńców Stefan Bieszk, a znacznie wcześniej ksiądz Juliusz Pobłocki, autor wspomnień na Kaszubach przed 100 laty i wielu innych znaczących postaci. Chełmno! Na tyle, będąc gościnnym miastem, stworzyło im podłoże do służby dla dobra ojczyzny. I tutaj, proszę Państwa, od 1923 roku do 1939 roku, gdzie poszli na wojnę, tu przebywali. Zintegrowali się z tym społeczeństwem bardzo mocno. Ty to je tak, że Midze Wayna ma żołnierze, mieszkańce brytci, belno wspólnodziele. Żołnierze cieszyli się w Chełmie dużym uznaniem, dużą renomą, byli bardzo popularni. Zresztą większość uroczystości miejskich nie mogło się obejść na przykład bez orkiestry 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty. Podczas balów karnawałowych byli jednymi z bardziej pożądanych osób na tychże balach karnawałowych. Przepiękne mundury, którymi dysponowali. Podejście przede wszystkim do kobiet, do miejscowej społeczności. Niedziele tutaj w tym kościele zawsze były uroczyste msze święte. Ci ludzie spośród tego społeczeństwa też tutaj przychodzili. Później rozmawiali. W czasie po służbie bardzo często spotykali się w różnego rodzaju grupach zainteresowań, a więc były to grupy śpiewacze, były chóry, były różne takie kółka i bilardowe, i karciane. Także to była rodzina wojskowych, to był garnizon, w którym my jako dzieci właściwie to dom, szkoła, koszary. Ja to przeżywałem bardzo, wszystkim się wtedy zajmowałem jako dziecko. Nawet grałem na fortepianie i nawet mnie na jednej z akademii kazano wystąpić. Piłsudskiego nie było, Rycmigi miał jakieś urodziny czy imieniny obchodzili, kazali mi zagrać. No i tak długo mętliłem te, bo specjalnie w orkiestrze pisali dla mnie nuty, bo tamte były za trudne, te były za łatwe. Jak pierwszy akord rąbnąłem, to mi nuty spadły. O, takie było moje pierwsze wystąpienie. Natomiast podobno podniosłem i zagrałem do końca, a mama za kulisami zemdlała. Mimo takich pierwszych doświadczeń Stanisław Lejkowski z Bydgoszczy, syn żołnierza pułku Władysława, szefa pułkowej Izby Chorych, pochodzącego spod Sulęczyna, związał się ze sztuką, choć bardziej plastyczną, przez całe życie. Pewnie miało to także związek z umiejętnościami matki, która pięknie haftowała. W znacznej części jej dziełem był m.in. wystrój gabinetu dowódcy kaszubskiego pułku. Niestety to wyposażenie się nie zachowało, ale przetrwało wiele innych pamiątek, mimo że powojenne rządy totalitarne intensywnie zacierały pamięć o bohaterskich kaszubskich żołnierzach. Ile, widzisz? To jest znaka pułku. Musi rzec, że ona je baro kaszepsku. Ne, pewno przez to zewiście Heronima der dościgłe. Nigdy do zguby nie przyjdą kasiebę. A skąd oni wiedzą, że nigdy do zguby? Łani łe to walciele, łani ze sobą gedele po kasiepsku. No jo, prywna. Piękna odznaka. Co najważniejszego go udało się zebrać w tym muzeum? Prezentujemy dokumenty, fotografie, elementy uzbrojenia, odznakę żołnierzy 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, która jest jedną z piękniejszych odznak oficerskich z okresu międzywojennego. Przepiękne litery JP z gryfem kaszubskim i pięknym powiedzeniem: nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby. Na pewno wynika to z przywiązania do ziemi, z której pochodzą to raz, z dużego waloru religijności Kaszubów, bo to jest też bardzo ważny element dla nich i przede wszystkim otwartości do innych ludzi.
A jaki był ostateczny koń z tego pułku? Tragiczny. Dużo żołnierzy 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty poległo podczas działań wojennych. Wielu żołnierzy spoczęło na miejscowym cmentarzu. Przez wiele, wiele lat powojennych działało w Chełmnie koło upamiętniające właśnie żołnierzy 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty. Powstały książki o historii pułku, o poszczególnych postaciach. Także ta pamięć jest nadal bardzo żywa, chociażby ta, po to, żeby upamiętnić tą rozlaną przez nich krew. Wojna obronna 1939 roku zamknęła dzieje pułku. Po wojnie pamięć o nim miała zaginąć raz na zawsze. Nie pozwolili na to byli żołnierze, ich dzieci i przyjaciele, zwłaszcza związani z Chełmnem. Nie pozwolili też publicyści i autorzy, jak Stanisław Krasuski, żołnierz i historyk, a zwłaszcza krewniak bohatera Jana Hirsza, Marian Hirsz, autor dzieła Nieustraszeni. Jego książka w pełni oddaje znaczenie i zasługi pułku. Nieustraszeni. Pan Marian pokazał, jakiego wielkiego przodka mieli w postaci pana Jana Hirsza, który odznaczył się tak jak większość tych żołnierzy Kaszubskiego Pułku wyjątkową odwagą. My powinniśmy być bardzo dumni z naszych ojców, że mimo różnych przeszkód, różnych przeciwności potrafili się zorganizować i skutecznie walczyć o to, aby Kaszuby były wolne, aby wolna była nasza ojczyzna. Marian Hirsz, sam żołnierz zawodowy, od lat zmagał się z chorobą. Zmarł kilka miesięcy po ukazaniu się książki w 2017 roku. Ale jego dzieło i idea utrwalania historii sławetnego pułku trwa. Regularnie odbywają się coroczne spotkania przy tablicach pamięci o pułku w Żukowie. Są zawsze pod koniec czerwca w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Bobrujkami. Niektórzy historycy twierdzą, że późniejsze wejście Armii Czerwonej do Polski w 1945 roku, a szczególnie tutaj na Kaszuby, i ich zachowanie i wywózki, to w jakiejś mierze może być skutek tego, że tak mocno dostali w kość od żołnierzy kaszubskich. Wiedza o pułku wzrasta wśród młodzieży, która co roku bierze udział w konkursach historycznych o kaszubskich żołnierzach. A także gremialnie uczestniczy w biegach przyjaźni pamięci 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty. Finał cyklu biegów Kaszuby biegają. Jedno z ważnych rond Żukowa od 2017 roku nosi imię 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty. Podobnie jak w Chełmnie. Niemal w tym samym czasie nadano to imię rondu usytuowanemu nieopodal dawnych koszar i kościoła garnizonowego. W tym obszarze znajduje się mnóstwo pamiątek po pułku, tablice, obeliski, place, a zwłaszcza obiekty, w których stacjonowali żołnierze. Przy rondzie w setną rocznicę powstania pułku ma nastąpić odsłonięcie pomnika przedstawiającego kaszubskiego piechura. A, to tu staje pomnik na ich żołnierzy. Łen pewno bandze wieldzi. No, kłe musi być wieldzi, bo oni ty przez tyle lat, w 23 do 39, ziele, mieśkle i walczyle łejcie zna. Także wymyśliłem tutaj między innymi taką niby do tego istniejącego cokołu, taką jezdnię z oba chodnikami, jak to piechur po niej chodzi. I tu chyba w samym centrum tej jezdni będzie fajne miejsce dla jakiegoś piechura.
Historia Kaszubskiego Pułku potwierdza, jak znaczącą rolę odegrali Kaszubi w odzyskaniu i zachowaniu niepodległości Polski. Bohaterscy żołnierze zapisali się w tym dziele równie pięknie jak Antoni Abraham czy dr Aleksander Majkowski. O niektórych z nich uczą już na lekcjach języka kaszubskiego i historii, inni wciąż czekają na odkrycie. Pozytywnym przykładem jest oficer 66. Kaszubskiego porucznik Leon Konkol, urodzony w Cieszeniu, nauczyciel w Staniszewie, Grzybnie i Gdyni, obecnie patron szkół w Gdyni i od 2017 roku także w Grzybnie. Pan Leon Konkol nie tylko był wspaniałym pedagogiem, człowiekiem z Kaszub, ale również swoim życiem pokazał, jak był wielkim patriotą. Działał jako żołnierz, walcząc w wielu szeregach wojsk, działał walcząc o wolny kraj. Dbał o język kaszubski, który uważał za niezwykłą wartość dla nauczania młodych ludzi. Innym przykładem jest podporucznik 66. Kaszubskiego Karol Kreft. Niegdyś zapomniany, dziś coraz bardziej doceniany, patron ronda w Żukowie, upamiętniony także w rodzinnym Chmielnie. Z kolei na pełniejsze poznanie czeka wciąż najwybitniejszy w dziejach żołnierz z Kaszub, generał dywizji Antoni Zdrojewski, dowódca wojsk polskich na zachodzie w czasie II wojny światowej. Awansowany nawet w 1973 roku przez rząd londyński na marszałka Polski. Księgi wojenne, które go opisują, cenią go wysoko. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami bojowymi, wojskowymi Francji. Kaszub tu urodzony w Skorzewie. Czas najwyższy, żeby był znany w szkołach, mógł patronować, mógł być pewnym przykładem patriotyzmu, bo to był naprawdę wielki żołnierz. Dzieje pułku i historia jego bohaterów udowadniają, jak wielu zacnych ludzi wyszło z tej ziemi, najczęściej niedocenianych, czasami wręcz wzgardzonych, podobnie jak język i regionalizm kaszubski przez wiele powojennych lat. Szczęśliwie, głównie dzięki oddanym pasjonatom historii, pamięć o tych wybitnych bohaterach 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty dostępuje szczególnej nobilitacji w stulecie niepodległości naszego kraju, a wraz z tym faktem wzrasta też szacunek do najświętszych wartości tej ziemi – patriotyzmu, wiary, szacunku dla starszych oraz języka i kultury kaszubskiej.